Pierwsze, co muszę zrobić, to wypłukać ogórki. Wszystkie przesuszone listeczki odejdą od ogórków, będą czyściutkie. I teraz po namoczeniu, po 5 minutach, wyciągam ogórki do miski i zaraz zobaczycie, niby z takich czystych ogórków, jaka brudna woda była. Widzicie? Do tych ogórków, do zalewy będę potrzebował 6 szklanek wody. Tu mam ocet. Niecała szklanka octu. Tu mam sól kamienną. Jedna łyżka soli. Mamy. Teraz dodam niecałą szklankę cukru. O, tyle. Do tego dodam jeszcze ziele angielskie i liści laurowe. Liści laurowych. Ile na zielu? 6. 4, 5, 6. Tutaj mnie żona kontroluje, to będziemy robić razem ogórki. I garstkę ziela angielskiego. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 kuleczek. I to wszystko razem teraz zagotuję. Mam tutaj mieszankę do ogórków konserwowych. Teraz otworzę ją i rozsypię ją całą na 5 słoików. Tak wygląda. Wyszło mi po łyżce i troszkę na każdy słoik. To w tej mieszance mamy tak: gorczycę białą, ziele angielskie, pieprz czarny. Listku z czarnej porzeczki utwardzają ogórki. Przygotowałem również sobie czosnek, chrzan i pędzle koperku. To położymy na wierzch. Na wierzch, już po zalewie pododajemy. Na razie czekamy, aż się woda zagotuje, przestygnie, a ja sobie za ten czas obiorę czosnek. W międzyczasie będziemy wkładać ogórki do słoików. Jak widać, woda mi się zagotowała. Wyłączam gaz. Zamieszam jeszcze tylko i niech wszystkie smaki się wymieszają. Teraz, póki woda mi stygnie, będę układał ogórki. Właśnie tą końcówką, gdzie odchodziło od gałązki, tym kładziemy do dołu. No, teraz wkładam każdą porcję czosnek, chrzan do każdego słoika. Teraz po jednym listku z czarnej porzeczki. Teraz po kawałku znowu liści z chrzanu. Teraz jeszcze po małej części nasion kopru. Po jednej miotełce. Woda mi przestygła. To teraz wyłowię te listki. Dodam do słoików. I za chwilę będę zalewał. Dobrze, mam tutaj wszystko. Tam.
żeby ogórki były przykryte. Jest. To teraz wycieram gwint i zakręcam. Każdy jeden swojej po kolei. Następne. Kładę ścierkę na spód garnka. Wkładam te wszystkie 5 słoików i w tej chwili zaleję wodą do 3/4 wysokości, tak żeby się nie zdrzały, i wstawimy na gaz. Pewniacie gotować jeszcze? Na mniejszym gazie po prostu, od chwili zagotowania. Od chwili zagotowania na mniejszym gazie 5 minut jeszcze muszą się gotować do pasteryzacji. Jak widać, doszło do zagotowania. Wstawiam zegar na 5 minut i zmniejszam gaz. I przez 5 minut będzie się na małym gazie gotować. Na takie starczy, nie? Mhm. No i czekamy teraz jeszcze 5 minut. 5 minut minęło. Gaszę gaz i wyciągam słoiki. Proszę bardzo, tak wyglądają ugotowane ogórki konserwowe. Jeżeli podobał Ci się film, proszę subskrybuj ten kanał, lajkuj, komentuj, udostępnij znajomym. Dziękuję za oglądanie. Smacznego. I smacznego. Wkrótce będę robił bułeczki takie, o, właśnie serowe, i pokażę, jak je zrobić w domu, żeby były smaczne, poprawnie zrobione i wspaniałe.